Ustawa dotycząca reformy zdrowia i wiążącej się z nią sieci szpitali nie obejmuje leczenia psychiatrycznego. Suwalski specjalistyczny, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej od początku reformy nie miał szans, by znaleźć się na liście szpitali sieciowych. O tym, w jakiej sytuacji znajduje się placówka, rozmawiamy z dyrektorką Bożeną Łapińską. Pani dyrektor kilka dni temu przyłączyła się do protestu, który miał zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację finansową tych placówek w województwie podlaskim. Szpital w Choroszczy oprócz leczenia psychiatrycznego ma neurologię i oddział leczenia udarów. Dlatego w przeciwieństwie do naszej placówki miał szansę znaleźć się w sieci. Szpital w Choroszczy porównywał swoje usługi ze szpitalami w całym kraju, dlatego że jak się okazało, te niektóre szpitale, które mają takie same zakresy, weszły do sieci, a Choroszcz nie. No i pewnie stąd też koledzy z Choroszczy oczekiwali, że jednak takiego samego potraktowania. Czyli sytuacja Suwalskiego Szpitala Psychiatrycznego właściwie nie zmienia się, jest taka sama? Tak, sytuacja się nie zmienia, natomiast ja podkreślałam wcześniej już to, że tak naprawdę granice oszczędności no też gdzieś tam się kończą. My przez te 6 lat funkcjonowania na takich samych warunkach płacowych, które nam fundusz zaoferował, niezmienione stawki za punkt. My średnio mamy stawkę najniższą w kraju. Nasza stawka na przykład na w oddziale psychiatrycznym to jest 10,20 za punkt, za usługę wycenioną wagą punktową 15. W porównaniu ze szpitalami mazowieckimi ta różnica jest około 2,50 na punkcie. I z tym się chyba najbardziej nie zgadzamy, ponieważ my spełniamy te wymogi we wszystkich zakresach tak samo. Spełniamy wymogi kwalifikacji, warunki pobytu, ośmielę się powiedzieć, że mamy w wielu miejscach lepsze, a cena za punkt o wiele niższa. Czego dyrektor Łapińska oczekuje po proteście? No, mam nadzieję, że uda nam się większe stawki uzyskać. No, absolutnie moim zdaniem, skoro gdzieś tam te rozmowy zawiodły i ta propozycja przyszła niezmieniona, no to trzeba było w taki sposób. Suwalski Szpital Psychiatryczny, mimo iż nie jest rozpieszczany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, rozwija się zgodnie z najnowszymi trendami. Tutaj pacjentom podaje się leki najnowszej generacji, które nie powodują skutków ubocznych. Placówka sukcesywnie poprawia też warunki leczenia pacjentów i pracy personelu. Utrzymanie wysokich standardów bez zwiększania środków na finansowanie może być trudne. W tym momencie pojawia się jednak światełko w tunelu. Na te 3 miesiące dostaliśmy propozycję niezmienioną. Po spotkaniach w funduszu w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim mamy taką deklarację, że fundusz po analizie roku 2016-2015 prawdopodobnie przekaże nam środki za nadwykonania za to pierwsze półrocze. To jest raz, a dwa, zmieni się wycena punktowa, taka ustawowa wycena punktowa, która jest w tej chwili w projekcie zarządzania prezesa NFZ-u, która zakłada zwiększenie ilości punktów za usługi. Miejmy nadzieję, że to wszystko jak się złoży, to większe środki zostaną przekazane do szpitala. I ile to będzie? Jaki to będzie wzrost? Niewielki wzrost. To będzie około kilka punktów procentowych. My w tej chwili mamy wartość naszej umowy rocznie jest około 14 milionów złotych. Niezmieniona od kilku lat. Sytuacja szpitala psychiatrycznego, jak podkreśla nasza rozmówczyni, jest stabilna i nie zagraża mu likwidacja. Aktualnie szpital podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na finansowanie przez najbliższe 3 miesiące. Następna finansowa propozycja będzie w połowie września. Umowy są aneksowane do 30 czerwca 2018 roku, więc zakładamy, że tak jakby do 30 czerwca 2018 roku mamy czas na to, żeby wypracować z funduszem wspólne rozwiązania. Konkurs na świadczenia, jak zapowiada Podlaski Oddział Funduszu, odbędzie się w kwietniu przyszłego roku. Jego warunki nie są jeszcze znane.